Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną partię, kolejną analizę. Fascynująca gra ze strony tutaj obydwu zawodników Alireza Firuzża kontra Magnus Carlsen. Partia rozgrywana online 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. Jest to partia z turnieju Aim Chess eliminacje. Wiem, że już eliminacje w tym momencie nagrywania tego filmu się skończyły, ale to nieistotne partie zachowane są naprawdę fascynujące, przynajmniej dla mnie, mam nadzieję dla większości Was również. Zapraszam serdecznie i zobaczmy jak tu się toczyło, bo jak gra ten młody już Francuz teraz, obywatelstwo francuskie zostało mu nadane z Magnusem Carlsenem to te partie naprawdę bardzo często mają fajerwerki. Zapraszam serdecznie i jedziemy. E4 D5 zagrał Magnus Carlsen czyli obrona skandynawska ja akurat rzadko grywałem czarnymi, aczkolwiek zdarzało mi się e, tylko, że nie z wariantem, że po wybiciu e, tego akurat nie, nie grywałem, a to nieistotne. E, tutaj Magnus sobie w ten sposób e, no próbuje sobie grać różnie e, partie online, więc sobie na pewno na więcej może pozwolić. E, przypuszczam, że w partii klasycznej to by mu się raczej nie zdarzyło. Skoczek c3 jest wyjście figurą z tempem, to się bardzo przyjemnie gra mi na pewno w bardzo prosty sposób, posunięcie d4, żeby otwierać Tutaj gońca, skoczek zagrywa na F6, skoczek na F3. No i tutaj można by było próbować zapewne zagrać może gońcem na G4. Aczkolwiek tutaj Magnus zagrywa gońcem na F5. To też jest oczywiście dobre posunięcie rozwojowe. No i teraz e, młody, chciałoby się powiedzieć Irańczyk, bo mi się tak przyzwyczaiło, już przyzwyczaiłem się do, e, do tego obywatelstwa, ale jest jednak Francuzem. E, tutaj zagrywa Alireza Skoczek na E5. No właśnie, i e, można teraz zadać pytanie, dlaczego Skoczek w debiucie drugi raz zagrywa? Właśnie na początku gry i to już w szóstym ruchu. Jest to standardowe posunięcie, właśnie w skandynawskiej. Taki skoczek może troszkę tutaj narobić bałaganu. Dlaczego? Otóż świetna pozycja skoczka w centrum to jest jedno. Dwa, jeżeli byśmy tutaj czarnymi chcieli tego skoczka przepędzić, to no ten ruch skoczek na C6 to nie wchodzi w grę, bo tu jest po wybiciu wybicie pionkiem i zdwojone piony. Nie opłaca się kompletnie, ale. Jakby na przykład skoczek zagrał na d7, co może się narzucić w pierwszej kolejności, aby próbować wymienić tego skoczka, no to mogą być tu ogromne pro problemy. Na przykład po skoczku na c4. E, I tutaj te skoczki robią świetną pracę, a hetman ma wielkie problemy. Na przykład hetman a6 i skoczek e3 z atakiem na gońca, z atakiem na hetmana mogą... Być naprawdę spore problemy. Tutaj jeszcze czarne nie tracą figury, bo można Hetman A5, ale pozycja robi się bardzo nieprzyjemna. To już jest plus 3,5. No w każdym razie to jest ogromna przewaga białych, więc no taki prosty błąd z wyprowadzeniem figury czarnych nie jest mile widziany na pewno. to Znaczy, już można się ustrzec C6, dlatego też trzeba grać. Taki ruch się zawsze przydaje do tego, żeby Hetman miał ucieczkę. No i teraz Alireza, goniec C4. Prosto zagrywamy, prosto atakujemy. Chcemy zbić na f7, no więc e6 jest obowiązkowe. I teraz zaczyna się fajna jazda na szachownicy. To się może podobać, i tak wyglądają chyba szachy współczesne, chociaż pamiętam, podobne motywy grał Robert Fischer i jest to ruch g4. Jest to wykorzystanie tego silnego skoczka, który tu pilnuje razem z Hetmanem Pionka, i możemy od razu męczyć gońca. Ten goniec nie ma za dobrych odejść jak na G6. Tu absolutnie nie wybijamy, dlatego że skoczek jest silną figurą w tym momencie, więc nie ma potrzeby tutaj wybicia. Ich H4 zgra Alireza. Zobaczcie, grozi H5, i tutaj ten goniec może być uwięziony. No, bardzo odważnie, bardzo żywiołowo, to się tutaj dobrze wszystko układa. Skoczek na D7. No właśnie. Tak naprawdę tego gońca nie tracimy jeszcze, bo tutaj nastąpiło w zagranie bicie na D7. Co ciekawe, ciekawe jest bicie królem. Ostatnio modne takie posunięcia się zdarzają w partiach. No ale tutaj Magnus wybił skoczkiem. No jest H5. Gońca nie tracimy z prostego powodu. Goniec E4. No bo widzimy związanie. No, i teraz Alireza zamiast na przykład grać F3, bo przypuszczam, że większość z nas taki ruch by odruchowo zagrała, a Alireza robi roszadę. Rozwalił sobie tutaj pionami osłonę króla, a mimo wszystko tę roszadę wykonuje. Nadal z dobrą grą białych, wbrew pozorom, bo tutaj czarne jeszcze mają nieskończony rozwój. Król w centrum, trzeba te problemy rozwiązać. No, i goniec zagrywa na D5, bo musi. Jest to poniekąd ruch wymuszony, no i teraz prosta wymiana. Skoczek bije gońca, co się na pewno opłaca, no bo tutaj, na przykład, jakbyśmy to zostawili, byśmy uciekli tutaj sobie tym gońcem, to w przyszłości jest taka opcja jak na przykład zagranie C5, więc tutaj czarne mogłyby próbować otwierać grę, no ale to jakaś tam ruszada i takie tam rzeczy. No ale tutaj białe grają na swoich warunkach po wybiciu i wybiciu goniec D3. Para gońców, te piony postraszyły troszeczkę, niestandardowo ustawiły pozycję. No, i gramy dalej. Goniec D6. Tutaj, Magnus, tak naprawdę też nie musi się specjalnie obawiać w tej pozycji. Pozycja jest minimalnie lepsza dla białych, myślę. I spokojnie tutaj dalej można grać. Problem z gońcem C8 jest rozwiązany. To jest bardzo ważna kwestia przy takich pionkach. Często powtarzam te strategiczne, a ten strategiczny aspekt. Um, także mam nadzieję, że to pomaga wielu osobom. Moi drodzy, Hetman F3. No, Hetman, jak Hetman wyszedł sobie na F3, normalne posunięcie. I długa roszada. Zobaczcie, jaka prowokacja do zbicia pionka. No. Um... Ja nawet tego ruchu nie, nie rozpatruję, bo jak mistrz świata coś takiego zagrywa, to na pewno nie podstawia, tak bez powodu. Znaczy, co by mogło się wydarzyć? No po takim ruchu, raz, że tutaj się wie, że mogą uaktywnić po wolnych liniach, tak mówiąc ogólnie, na przykład taki ciekawy ruch Hetman B6 z pułapką, bo na przykład jakbyśmy zbili tego piona, to mamy szacha i zdobywamy Hetmana. To takie proste taktyki się mogą pojawić, a wybicie tego piona no, gwarantuje fantastyczną grę dla czarnych. I tutaj się robią ogromne problemy. Więc, no, wzięcie takiego piona to jest wielkie ryzyko. Alireza tego nie robi. Gra goniec na E3. Normalne, dobre posunięcie. Posunięcie G6. I zobaczcie, co robią białe. Białe przepychają pionka. No. Generalnie chyba tak trzeba, bo nie chcemy otworzyć linii na króla, to jest proste. Bieża z H na F8. Najlepsze posunięcie tutaj Magnus wykonuje. No, broniąc piona, przygotowuje też na pewno ruch F5. Co ciekawe, ruch F5 teraz też był możliwy i całkiem, całkiem sensowny. No ale w partii poszło inaczej. Tutaj się mocno w to nie zagłębiajmy, bo na jedną analizę partii. Taką porządną analizę trzeba zapewne poświęcić dobre 3 godziny lub więcej. I teraz białe grają A3. No cóż, takie spokojne posunięcie, które może wywołać tutaj niezłą burzę. B4 grozi. F5. No i tutaj panowie teraz idą łeb w łeb. Cios za cios, jeden stara się atakować na skrzydle hetmańskim, a drugi na królewskim. No to jest zrozumiała sprawa. C4. Zobaczcie. A tak pionkiem tutaj w centrum chce otworzyć linię C. No, trzeba próbować coś takiego zrobić. Może nie widać od razu jakichś tam super ataków dla białych, na przykład, ale próbować już tak trzeba. Zresztą, grajmy w szachy odważnie. Nie bójmy się atakować. Nawet jeśli to jest niepoprawne, to nabierzemy takiego fajnego nawyku odważnej gry i potem można poprawiać tą grę. Trzeba próbować po prostu w ten sposób grać. Jak ktoś lubi oczywiście grać agresywnie. Posunięcie E5. Zobaczcie jak te piony tutaj w centrum stoją. Co tu się w ogóle wyrabia? Na, na krótkim czasie no, nie do końca tak łatwo wszystko na pewno policzyć. Na tym poziomie ekstremalnym jaki reprezentują tutaj zawodnicy na pewno jest to troszeczkę prostsze. Tutaj silniki podpowiadają taki ruch jak hetman D5, ale po wymianie hetmanów tak jakby można by było powiedzieć ten atak dla białych już traci jakiś sens. Silnik to jedno, ale mi się ruch Alireza, alirezy bardzo podoba, jest to ruch B4. Więc zobaczcie, kolejny pion z tempem atakuje. No i teraz Hetman zagrywa na C7, posunięcie C5. No, taki ruch chce się zagrać, ale okazuje się, że to posunięcie wypuszcza jakąkolwiek tutaj już przewagę, no i blokuje przede wszystkim linię C. No i jedziemy dalej, Goniec po prostu zagrał na E7, czarne czekają tutaj na wybicie i skoczek by wszedł wstępem Tutaj nie obawiamy się takiego bicia, to znaczy bicie na F5, bicie na F5 i bicie na przykład tego Czarne się absolutnie nie boją, a nawet pożądają takich wymian z tego względu, że tu się otwiera kolejna linia do ataku No i to jest myślę, że zrozumiałe, intuicyjnie tak troszeczkę to sobie tutaj... Spróbujmy ogarnąć. No i teraz Alireza gra goniec B5. Ten ruch przygotowuje nie to, aby zbić skoczka, tylko przygotowuje ruch prawdopodobnie C6. No i teraz E4 ze strony czarnych, ruch stępem Hetman H3. No coś grać Hetmanem trzeba i F4. Moi drodzy, ta pozycja dla czarnych, tutaj goniec na D2 jest po prostu przyjemniejsza. Te piony wyglądają imponująco dobrze i blokują jakiekolwiek zapędy. Tylko problem jeszcze jeden polega tutaj czar dla czarnych na tym. Znaczy problemem czarnych jest to, że jeszcze tutaj są opcje przełomu na C6 i trzeba sobie jakoś z tym poradzić. Silnik podpowiada taki ruch pod tytułem król B8. Ja bym taki ruch zagrał. Znaczy, ojejku, to nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, że ja bym taki ruch zagrał, bo to nie wiadomo na jakim czasie, jakie tempo i tak dalej. Ale to takie logiczne jest z tego względu, że raz, że tu pod rentgenem może być król, a dwa, że pod rentgenem może być na tej linii, więc taki ruch przychodzi do głowy. Ale arcymistrzowie tego pokroju na pewno szukają jakiejś super odpowiedzi. No i Goniec zagrał na G5. Tak po prostu przyblokował piona, trzyma piona, tutaj atakuje. Goniec stoi dobrze, zawsze jakieś opcje E3, Zostało zagrane C6 i teraz Magnus Carlsen zagrywa nieco nieostrożnie. No tak, te całe szaleństwo w tej pozycji nawet tutaj dla mistrza świata czasami mogą stwarzać małe problemy, bo Magnus zagrywa skoczkiem na F6, co się wydaje, Normalne i dobre, lecz e, jest nieco inaczej. Już mówię, dlaczego ten ruch jest nieco słabszy, bo e, lepszym ruchem byłoby zagranie skoczkiem na B6. Tutaj trzeba było przede wszystkim pomyśleć o swoim królu. O co chodzi? Chodzi o to, że jak na przykład zagramy sobie wieżę na C1, król ucieknie na B8 i powiedzmy będzie wybicie to jest fantastyczne zagranie skoczkiem. Jest totalna blokada na linijce, i czarne tutaj e, stoją świetnie. Ten, tego pionka nawet nie trzeba zbijać w tym momencie, bo ten pionek poniekąd chroni czarnego króla, co jest fajne. I wygląda to chyba całkiem nieźle. E, no, tak nie poszło. E, skoczek zagrał. Na f6. No cóż zrobił Alireza. Alireza już idzie po swoje i bicie jest bardzo dobre. Hetman wybija, bo tutaj wchodzi od razu wieża z tempem. To są bardzo przyjemne posunięcia do wykonywania. Król b8 i goniec c6. No właśnie. Goniec się już tutaj wbija w obóz przeciwnika i trzeba bardzo uważać. Hetman e7 i bardzo ładny ruch teraz. Może nie jest jakieś tam super trudne posunięcie, ale spróbujcie sobie zatrzymać materiał, jak ktoś ma ochotę, i znaleźć posunięcie białych w tym momencie. Jak komuś się udało znaleźć plan, to y, bardzo się cieszę i gratuluję. Uwaga, wieża C5. No takie posunięcie może nie kopyto, tak, czyli nie kombinacja, ale grozi już jakiś tutaj ruch wieża B5 i ten król może mieć spore problemy. Posunięcie E3. Cios za cios. No widzimy, że e, tutaj czarny próbuje, e, próbuje coś zrobić: e, skontratakować, e, wprowadzić skoczka, może. No, Coś zamieszać w pozycji, bo król jego ma naprawdę spore problemy. Jak grać dalej? Białe, zbiły pionka. Ok, nieco to troszeczkę wypuszcza tutaj fajną opcję. I teraz pokażę wam odnogę, która jest rewelacyjna, ale bardzo trudna i prawdopodobnie dlatego też firuzja, Firuzja, przepraszam, e, tego nie zagrał. Uwaga, można byłoby zagrać. Wieża B5, szach. No, król c7 to jest wieża b7. Gramy na ten motyw, żeby zdobyć Hetmana, więc król c8. No i teraz moglibyśmy dać szacha. Król no, na c7 nie pójdzie, z tego względu, że wieża c1 wchodzi i tutaj jest już masakra. Król tutaj raczej nie wróci, bo jest odbicie na przykład z szachem tutaj od wieży. No więc król d7. Po tym ruchu można byłoby zagrać fantastyczne zagranie zagrać fantastyczny ruch koniec d5. No bo teraz się okazuje, że grozi wieża B7 i cały czas taktyka wisi w powietrzu. Na przykład po Hetman D6, bo takie ruchy by istniały, oczywiście inne ruchy też istnieją. Tutaj bardzo ciężko człowiekowi wszystko policzyć na krótkim czasie, ale to niezwykle ciekawe. I teraz mógłby nastąpić niezwykle taki yy, no, ciekawy ruch komputerowy, by powiedział goniec B3. O ile ten ruch jeszcze nie jest taki super trudny, tutaj widzimy, że wieża zawsze ma opcję wybicia, to po wybiciu na D2. Kosmos ruch mógłby być, na, mógł nastąpić kosmiczny ruch. E, spróbujmy znaleźć. To jest oczywiście odnoga w tej partii, tak nie było. Ale e, niezwykle e, wygląda to groźnie, bo to jest ruch goniec A4. Ten goniec troszkę się natańczył. D5, B3, A4. W ogóle trudne, bardzo trudne według mnie. E, I tak na przykład jak tutaj król by uciekł, bo tutaj związanie to było paskudne, to jest wieża e5 i można się czarnymi poddać. Goniec z wieżą robił tak świetną robotę, że zobaczcie co tu się dzieje. No bo oddanie hetmana to tego nie bierzemy pod uwagę. Jeżeli król w 7 to goniec b3. Koniec partii, trzeba się poddać. Jak skoczek się zasłoni, wszystko można tu po kolei zaraz zbijać. No, fajna odnoga, fajne tutaj e, rzeczy, tutaj silnik pokazuje, to są też, e, to jest taka też dobra nauka dla nas, żeby troszeczkę poszerzyć horyzonty myślowe e, w skomplikowanych pozycjach. Że ta, czasem takie ciche ruchy e, się przydają, typu właśnie goniec B3, goniec A4. To takie ciche ruchy, bardzo groźne. No, ale jak już mówiłem, białe zbiły na E3, e, pionek zbił tutaj na E3, goniec E1. No. Praktyczne ruchy tutaj wykonują białe i zobaczcie, że tutaj już grozi goniec G3 na przykład. Dlatego też skoczek E4. No i teraz Hetman dał szacha królowi, król C8. I teraz, moi drodzy, partia się za chwilę kończy. Jak zagrać białymi, żeby te partię wygrać? Proszę, możemy zatrzymać materiał. Uwaga, goniec D7. Piękny szach, podwójny zresztą. Tu jest jest bardzo ciężko. Król D7, wieża dała szacha. No jak król E8, to zbijamy po prostu Hetmana. Król zagrał na E6. I niespodzianka. Mat na polu E5. Tak się partia skończyła. Rzadko kiedy matem się kończy partia. Tym razem to e, Mistrzowi Świata został zasadzony ten piękny szach Mat Hetmanem. Serdecznie dziękuję za uwagę. Na razie, cześć.